A oto zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Początek aktu czwartego na koszmarze. Zobaczymy, czy cały akt czwarty uda się przejść w jednym odcinku. Poziom 49, zaraz 50. I jeżeli chodzi o jakieś sprzęty tutaj, takie najbliższe, to już tak pomalutku, tu się zbliżam do jakiejś rozwagi, no również zbliżam się do ducha. No właściwie to 53 poziom wymagany, tutaj 54, a tutaj 55. Trzy poziomy pod rząd będą pewne zmiany zachodzić. A poza tym, tak sobie tutaj przeglądałem niedawno, to mamy, gdzie to było? O, tutaj, plus 3 do umiejętności błyskawic. Ja jestem żywo zainteresowany tym amuletem, tylko dopiero wtedy, jak pojawią się dodatkowe odporności. No wszystko jedno, czy tam z tej tarczy, czy tutaj z serca dębu, po drodze jeszcze najwcześniej będą z tej zbrojki i będzie można to drzewko błyskawic jeszcze sobie boostnąć, że tak powiem. Dobra, wychodzimy w teren, trzeba znaleźć Izuala i zdobyć 2 punkciki do drzewka, to taka a propos umiejętności. Zobaczymy. No i niedługo poziom, też punkcik umiejętności, zapowiada się całkiem niezły przyrost umiejętności. No i to już nie jest normal. Aha, no w ogóle jakaś tutaj, jakiś energy shield chyba byłby wskazany. W ogóle to nie jest normal, tylko koszmar. Zobaczymy, jak tutaj będzie z doświadczeniem, bo już wiemy, że na normalu to za dużo tego expa się nie zdobywa w tym akcie czwartym. No, to głównie chodzi o długość tego aktu, ale ja wiem. No zobaczymy, czy uda się zdobyć tak z 3 poziomy w tym akcie. Pewnie też wiele zależy od tego, jak szybko będę przejścia znajdował. No na pewno bossów będzie więcej niż na normalu. O, tutaj widzę zaklęte błyskawice, a, czyli no, moje obrażenia są nie za bardzo. Dajmy szansę najemnikowi, niech się wykaże. Zwłaszcza, że nie otrzymuje on jakoś specjalnie obrażeń tutaj. No, teraz pod koniec ładnie mu zasadził. Pewnie jakieś zabójcze uderzenie weszło, bo on tam coś takiego ma w jednym z mieczyków, nie? Dobra, tu się uleczę, łyknę miksturkę. Mono nie poleciało, ale mamy zapasik. Tutaj cały czas siła pod ducha. No i teraz... Ostatnio brałem chyba synergię, nie? Więc jakoś tak na zmianę miałem brać matematycznie. Chyba teraz mistrzostwo będzie wskazane. Niech tak będzie. 606, 845. Obrażenia. Nowy błyskawic. Mhm. Tak to wygląda. Demoniczna zbrojka poleciała. Przeciwników za dużo nie ma, tak nieekonomicznie pod te nowe. No ale trzeba ich tutaj wykańczać. Jakąś miksturkę sobie wezmę, zwłaszcza, że nie mam takich za dobrych tutaj. O, niech to tak będzie. Aha, no tutaj trzeba sprawdzić. No kluczy na razie nie zużywam, dopiero być może na rzece płomieni, więc nawet nie podnoszę, bo tam miałem full. Dla zasady. Okej. Czaszka ze skazą, to podnosimy. O, mana jest, wzmocnienie też wezmę. No ten zaklętych błyskawic nie ma. Rycerz, więc szybko zszedł. No ale właśnie, ci bossowie tutaj się częściej trafiają, wiadomo, niż na normalu i ten poziom faktycznie jakoś tak lepiej idzie. No zobaczymy, ile tego wpadnie w praktyce. Dobra, mamy miksturki, same miksturki te super leczące. Odnowa biologiczna, bo pewnie zaraz by to przeminęło. Więziona dusza, nie ma miksturki. No zobaczymy, jak szybko Izuala uda się załatwić, tak pomijając ten zjazd zdrowia polem statycznym, to jak ta końcówka będzie szła. Czy będzie mi się w ogóle opłacało zużywać pole statyczne, czy damy szansę najemnikowi? To się wszystko okaże. Jeżeli chodzi o normal, to nawet nieźle mu to zdrowie zeszło infernem. Mhm, tu jakieś stosy czoszek. No ale myślę, że ten cały czwarty akt za jednym zamachem zrobię. Nawet jakbym miał tam trochę wydłużyć talizman. Talizman, aha, nie wziąłem żadnych zwojów. O, może zaraz jakiś wypadnie. Talizman wiele miejsca nie zajmuje. Wypatrujemy interesujących talizmanów. Aha, i w ogóle okazało się, że ten talizman Areas, Zaraas 85, tam z poprzedniej rozgrywki trybu dziedzictwo, to jednak ten z obrażeniami od trucizn, ten 3-slotowy. Więc trzeba go będzie jakoś tam na boczek odłożyć i jakby co, to
wykorzystywać doskonałe kamyczki do przelosowywania go. Z nadzieją, że jakiś fajny się, taki właśnie wysokopoziomowany trafi. Znaczy wysokopoziomowany to nie jest cały czas, no bo to chodzi o poziom przedmiotu, ale wiecie, chodzi o tę bazę wysokiego poziomu i żeby jednak jeszcze to szczęście było i jakieś przydatne bonusy się trafiły. Wysokiego pułapu, jeżeli chodzi o wartość liczbową, no bo taka wartość przy najwyższym poziomie przedmiotu jak najbardziej może się trafić, no ale to trzeba mieć szczęście. Dobra, swój portalu, tutaj klucze lecą. No ale to zdrowie już im tak bardzo szybko nie schodzi, nie? Akurat tym typom przeciwników. Ale na szczęście mamy niezłą szybkość rzucenia czarów i najemnik też już teraz tę ofensywę sobie nieźle poprawił z tą nową bronią. On teraz czeka głównie na lepsze staty. Bo nawet jakby levelem doszedł do tego ostatniego miecza unikatowego, tego tam, co tam z tymi dżinami tam coś było, nie? Zabójca dżinów, nie? Czy jak to tam było? To i tak potrzebuje statów, ale na tym poziomie wymaganym do tej broni to tak czy siak on już te staty będzie miał. No i wtedy tylko dylemat, czy upować tę broń na wyższy poziom, ale chyba bym upnął. Znaczy mówię o tej broni, którą obecnie też trzyma. Na poziom trzeci bym ją chyba upnął, zrobił slocik. O, w tej chwili chyba Shaela nie mamy. Ale nawet na przyszłość dla innego barbarzyńcy to można by w takim slocie tak lepiej przygotować tę broń, czyli po zakończeniu na przykład tej serii trybu dziedzictwo tą postacią nawet wykasować tego Shaela i włożyć jakiś klejnot albo runę Hel ze zmniejszeniem wymagań. Tak, żeby kolejny barbarzyńca przy innej postaci mógł taki mieczyk szybciej chwycić, a później jak już miałby staty nawet bez tej runy obniżającej wymagania, to też by sobie wykasował, włożył jakąś runę Shael i dalej szedł już z przyspieszeniem. Tak można by nad tym popracować sobie. Bo mieczyk jest naprawdę wybitny, jak na taki żółty przedmiot pod upowanie. Rzadko się takie trafiają, więc jak już się trafia, to na potrzeby serii można by nad nim sobie popracować. Dobra. Mamy tutaj dwóch bossów właściwie. No ta jeszcze mnie tutaj trafiają. Najemnik dostanie miksturę. No ja też sobie dam tę miksturę. Tu jeszcze trzeci boss się czai w pobliżu na speedzie, zauważcie. Dobra, czy tu jest jakaś mana, bo to tak trochę, dobra. Izuala potraktujemy polem statycznym, ale... ale widzę, że... Muszę iść po manę, no i pojadę go tą nową po prostu, bo najemnik za szybko go nie załatwia, mimo wszystko. A obrażenia od błyskawic widać sporo mu robią. Dobra, znaczy tak, czaszkońć na pewno zostaje, wiadomo, pracujemy nad doskonałymi kamieniami, czaszka to kamień. Siła mana, 1,36 obrażeń od błyskawic, jak na 26 poziom, źle to nawet nie wygląda, wam powiem, ale nie będę tego trzymał. Więc to będzie tak, tutaj miksturki są w porządku. Miksturki są jak najbardziej w porządku, many sobie dokupię, to sprzedajemy, w sumie to też sprzedajemy. Jeszcze z jeden pionowy rządek, portali można by kupić, 20 na 20 jest. No dobra, i pojedziemy go tą nową jednak. O, idzie bosior, dobra, bossa też. Pojedziemy, załapie się. No, błyskawice przeciwko Izualowi widać naprawdę dobre. No i bardzo fajnie. Tyrael był głupcem, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Oglądał Diablo po raz pierwszy, to taka ciekawostka. Tu już będzie można odebrać nagrodę. Szukamy przejścia dalej. Dwa punkciki do drzewka. No, to taki delikatny przełomik będzie. Bardzo delikatny. O, przejście dalej. No, trzymam się krawędzi. Nie mam co tutaj jakoś kombinować, gdzie to może być. Zwłaszcza, że tu żadnych punktów zaczepienia.
Nie ma w Diablo, które by sugerowały, gdzie to przejście będzie. Raczej. Raczej. Flamberg. Nope. Okej. No szybko idzie ten level. Kurde. Zdecydowanie więcej leveli się zdobędzie tutaj na koszmarze niż na normalu, jak się idzie po tym czwartym akcie, to już widać. Znaczy zdecydowanie to może nie, no ale wyjdzie więcej. Mamy przejście. Dobrze jest. Czyli tak, Izual załatwiony. Kolejny cel, taki krótkodystansowy, to kuźnia. Kuźnia na koszmarze. No, może coś fajnego będzie. Bądźmy dobrej myśli. No nie, niewrażliwość na błyskawice. No to jest IP. IP time, tak? To jest IP time. Ja będę co najwyżej tutaj załatwiał tych innych. Ale widać, że radzi sobie. Akurat te typy istot, ci potępieni, to nie są jakieś bardzo wytrzymałe istoty, więc IP tutaj będzie mógł je sobie porobić na spokojnie. No, tylko te miksturki trzeba mu będzie dawać, widzę. No, ale spoko, tutaj jakiś boss, coś nie. Dobra, załatwię tych. Żeby on się nie musiał na nich skupiać. Mana jest. Dobra, tu sobie zrobię odnowę. Mamy jeszcze więcej manny wzmocnienia. To się wszystko weźmie. Pierścionek. Dobra, tych mogę załatwić. Tych też. Tak, ten typ bossów jak... Znaczy bossów, no istot jak najbardziej. Bossów też. Nie no, radzi sobie. Jeszcze załączy to przyspieszenie. Patrzcie, niech on do niego podejdzie. Cyk, cyk, gleba. Ha, poziom umiejętności zwiększony. Może najpierw to i teraz może być zwiększony. No, tutaj będzie mógł się bardziej popisać. Jest ich więcej. Dobrze, dobrze. Niech się rozkręci. No, ale miksturkę musi dostać. No, ta jego defensywa trochę do życzenia pozostawia, nie? Mimo, że odporności ma, niby, że żelazną skórę ma. On tu jakoś za często w ogóle nie krzyczy tą drwiną, co? Widzieliście, żeby on coś krzyczał? Muszę na to zwrócić uwagę. Nie wiem, jakoś tak... sobie podchodzi na przykład... O nie, no krzyczy, dobra. Nie zwracałem po prostu na to uwagi. O, ktoś tam sobie potrafi krzyknąć. Chociaż, no, problemów... No bo drwina sama z siebie zmniejsza skuteczność ataku celu. No okej, okay, no to jest fajne. I obrażenia przeciwnika celu. No takie niby podejście defensywne. No dobrze jest. Identyfikację zabieramy, ale pierścionka nie identyfikuje. Taki mały slocik, to tam sobie pierścionek może zajmować. Tak jest. IP w akcji na speedzie. No, on to ma naprawdę szybkie te mieczole swoje. Gulcową głowę sprawdzę. Krwawy golem, niech będzie. Mono też. O nie, odruchowo. Mamy w tym momencie tarczę energetyczną, pochłaniającą, absorbującą 50% obrażeń na manie. Tak to wygląda. No dobra. Tutaj mogę ich załatwić. Pałasz poleciał. I wielkie pilum. Na helu. Dobra, tutaj IP. IP-man. No, będzie walczył z elitarnymi przeciwnikami. Dam mu miksturkę. Mamy ich trochę, także nie trzeba sępić. No, tutaj walczy z czempionem. No, czasami nie trafia, nie? Ale... ale na dłuższą metę on nie powinien mieć też problemów z celnością, bo jednak ma to nakrycie głowy, któremu zwiększa procentowo celność, zależnie od poziomu, od jego poziomu. On z duchem tutaj walczy, trochę gorzej widzę. Nieustanowczo trzeba mu będzie jeszcze zwiększyć te obrażenia, apnąć mu ten mieczol na wyższy poziom, dostanie ten trzeciopoziomowy sejmitar jeszcze. Trzeba nad nim pracować. No, tutaj załatwił, dobrze, wrócił do ducha. Wrócił do walki z duchem. A no, dobrze sobie wymyślił. Lepiej się pozbyć źródła dodatkowego niebezpiecznych obrażeń szybciej, czyli skupił się na przeciwniku, którego mógłby szybciej załatwić. Zostawił ducha, załatwił tamtego i na końcu wrócił do bardziej żywotnego. Oczywiście to wszystko przez przypadek. Ale dobrze wyszło. Mikstura lecząca.
tutaj sobie kliknę. Hmm? Wielki talizman. To trzeba od razu sprawdzić, wykorzystując mój jedyny zwój identyfikacji, a to jest 27 do zdrowia. No, póki tego nie sprzedam, to będę sobie tutaj z tym chodził, no, ale to nie za długo. Okej, okay, łańcuchy, ścierwopluj i trupożerca. Patrzcie, dwa typy różne istot, podobne do siebie, plujące zwłokami. Dobra, tych olejemy w takim razie, chyba że zaczną tu wychodzić. A, pewnie zaczną wychodzić zaraz. No, potępieni, trafiają się czasami. Na koszmarze już takie niewrażliwości w tym miejscu mogą się właśnie pojawić. Właśnie to miasto potępionych jest taką lokacją. Chyba pierwszą, gdzie białe istoty mogą mieć właśnie niewrażliwość, nie? To jest ten czwarty akt Miasto Potępionych właśnie na koszmarze. Pamiętam, że chyba na mojej pierwszej serii Paladynem, jak ogrywałem, nie? Jak to było? Bo ja tam grałem pod Święty Ogień, koszmar przechodziłem ze Świętym Wstrząsem i chyba też trafiłem na te typy istot tam właśnie. Coś takiego było, lata temu. No, to już było bardzo dawno temu. Ale pamiętam właśnie to. Chyba tak właśnie było. I tam najemnik zabijał. Jakoś szybko mu to nie szło, ale było dobrze. No. Takie wspomnienia z przeszłości. No, Energy Shield się tutaj skończył. Okej, masz tutaj, ja sobie tutaj poklikam, wszystko jest w porządku. O, tutaj krawędź, nope, niech on sobie już ich pozałatwia. Zaraz kolejny poziom. Mana jest, identyfikacja jest, jakby co. Jeszcze do osady, znaczy do osady, do fortecy Pandemonium nie muszę iść. Pewnie znajdę wcześniej punkt nawigacyjny. O, taka kapliczka. Najemnik w akcji znowu. Ścierwopluj raczył do mnie podejść. No, kolejny próg szybkości rzucania czarów osiągniemy, bez jakichś większych problemów. Jak już tego ducha będę miał i serce dębu, to tam na spokojnie trzeba będzie na to zwrócić uwagę. To tam ile było? 105 czy 103? Jakoś tak, nie? 103 albo 105. Fajnie by to było mieć. No tak widzę, jakieś obrażenia zadają. Spoko, wszystko pod kontrolą. Zrobimy tak, zrobimy tak. Mana się pomału kończy. A schodków nie widać nad rzekę płomieni. No, coś wypadnie? Nope. Procek na dyskotece, to pamiętacie, nie? O, jest. Mamy to. No i... No to skorzystam z tego, pójdę. Pójdę się troszeczkę ogarnąć. Identyfikacja. Tutaj Rubin. Kolejny. Dobra, zaraz level. To będzie 51. To będzie 51. Na 53. No dobra, powiedzmy, że faktycznie to już będzie bardzo duża obrona. Jeszcze z ducha dojdzie duża obrona. Myślę, że w takim razie możemy sobie pozwolić na jakąś zbroję mrozu. Zwłaszcza, że dojdą jeszcze te punkciki umiejętności dodatkowe. Już tam nie chodzi o samą obronę, ale punkciki dodatkowe do drzewka jeszcze starczy. Później z tego, niedługo później z serca dębu, to ta zbroja mrozu dostanie lepszego boosta. Myślę, że 5 to tam będzie na poziomie 7, tak? Będzie na poziomie 7, to już będzie obrona 60%. No, wielkiego szału nie ma, ale niech będzie, dobra. Tutaj wyszłoby troszeczkę więcej, ale jednak to zamrożenie, żeby mnie w razie czego tam coś tam nie wytrącali z równowagi, gdyby się trafiła jakaś dziwna sytuacja, to,
to takie krótkotrwałe zamrażania na wrogów, niech to sobie będzie, to ja bym w takim przypadku, może jakoś inaczej ja to sobie w ogóle porobię. Zaraz, momencik. Tak, to trwa 192 sekundy, tak? 192 sekundy to trwa 240. To trwa więcej, czyli najpierw bym puszczał to, później bym puszczał zbroję mrozu, to by było cyk, cyk, i w takim razie tutaj bym sobie ustawił nowe, pod F2 mamy pole statyczne, a teleport pod F3, w razie czego cyk, 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 mogę sobie tutaj, dobra, mam nadzieję, że mi się nie będzie mylić, coś takiego, Orta mogę też zostawić w skrzynce, to jest mój jedyny ort, tak, bo robiłem przysięgę starożytnych, no i tak wyszło jak wyszło, w ogóle to trzeba będzie tę głowę, może nawet od razu przestawić gdzieś tutaj do tego trybu dziedzictwo dla nekromanty. Aha, niech tak będzie, a tutaj będą runki, kamyczek, dobra, no to tak to wygląda właśnie. Aha, i jeszcze jeden punkcik do drzewka, tak? No niech wam będzie. Damy w to ciepło. Jako z tego samego też, znaczy między innymi też z tego samego powodu, że jeszcze dojdą te dwa punkciki niedługo, bo powiedzmy, to już będzie naprawdę dużo tych bonusów. Będzie na plus 8, no to już faktycznie. Niech to sobie tak działa. Zaraz poziom i wracamy do obrażeń od naszej nowy. Mhm. No to mamy to w takiej formie. Cyk, cyk. To jeszcze regeneracja many 20% z uzdrowienia Manalda, przypominam, tak? A tutaj regeneracja many również z rękawiczek 25%, także w sumie wychodzi dużo. Może być? Wszyscy zadowoleni? Niektórzy pewnie woleliby inną tę zbrojkę, nie? Ale ja jednak zostanę przy tym takim krótkotrwałym, bo krótkotrwałym na koszmarze o połowę, tak? Zredukowany ten czas trwania zamrożenia, ale to i tak... To i tak będzie spoko. Okej. Czyli tutaj ojej, no tak, kliknąłem miksturkę. Czyli tutaj sprawę mamy załatwioną. No to robimy w takim razie rzekę płomieni. No i teraz, żeby to dobrze robić. Tutaj i idę dalej. O, albo... Dobra, niech będzie tak. Na razie z tym pancerzem to nie jest taka ważna sprawa, bo to chociaż 53% tu wyszło, nie jest źle, wam powiem nawet. Holy, jak tę zbrojkę zmienię, ducha założę, to będzie zdecydowanie lepiej. Pancerz, który nie działa, będzie, znaczy obrona, która nie działa, na pewno się przyda w razie czego. Dobra, nie ma tu już żadnej niewrażliwości na błyskawice, także czarodziejka wkracza do akcji na ostro. Manę zbieramy. Dobrze, że są te robale, to mana za każdego zabitego robala w postaci plus 8 w moim przypadku. Tam z duchem będzie więcej później. Nie, z duchem, tak? To... Nie, z tą zbrojką na pewno będzie więcej. Bo tam było plus 2 do many jeszcze. Za każdego zabitego przeciwnika to będzie plus 10. A to już wtedy nie będzie robali pewnie. Ale tutaj na chwilę obecną to z tą maną będziemy się szybko regenerować. Najlepiej, żeby dużo jajek było złożonych, żeby już powychodziły to robactwo, żeby powychodziło i będą luzy, no ale różnie to bywa, szukamy kuźni. Dobra, wytrącanie z równowagi, zwłaszcza tych typów istot, to jest bardzo wskazane. Lepiej, że ja wytrącam z równowagi ich, niż oni by mieli wytrącać mnie. No, niedługo poziomik, może wpadnie nawet teraz na tym bosie. No nie, ale niewiele zabrakło. Spoko. Tutaj. I mamy to. Mana się odnowiła przy poziomie. Tu sobie odnowię na robalach. Są luzy. No i teraz chyba synergię dam, co? Chyba tak. Tutaj ten się schował za filarem na chwilę.
Nowe atrybuty. Jak tam było z tym duchem? 150 coś to wymagało? No pan na razie się wstrzymam, ale chyba tak, nie? Tam jakoś tak to było. Błyskawice. Teraz pole statyczne. Niech będzie synergia do nowy. Tak to wygląda. Pomalutku, pomalutku zbliżamy się do 1000. Jak dojdą te dodatkowe punkty do umiejętności z drzewka, to powinniśmy to bez problemu tam przełamać. A jeszcze jak ten amulet założę plus 3 do drzewka błyskawic, kurde, tam z tą tarczą energetyczną, to będzie niezły boost. Trochę mam za mało many pod takie cuda. Nie wiem, czy telekinezy więcej nie dołożę. Ej, może powinienem już to robić tak przyszłościowo, skoro planuję zwiększać poziomy tej tarczy energetycznej. Skoro więcej ma tych obrażeń w manę iść, to może już zapewnić sobie taką true absorpcję, bo w tym momencie, już mogę tak to nazywać, true absorpcja, bo w tym momencie będziemy zmniejszać obrażenia te, które wchodzą w manę, ale już tak poniżej tych 100% tutaj, jeżeli chodzi o bonus z telekinezy. W tej chwili to obrażenia 60% idzie w, 60% idzie w zdrowie, 40% w manę. A jak będziemy dalej dawać te w telekinezę, to będzie, to już będą obrażenia sumaryczne jakby od wrogów, już będą ogólnie zmniejszane. Dzięki temu, co będzie w manę wchodzić jakby i przez telekinezę właśnie będzie obniżane. Więc może powinienem tak do tego podejść, jeżeli by ta absorpcja się tu miała jeszcze zwiększyć. A ja proporcje życie mana mam takie, jakie mam. Bo z many jeszcze korzystam cały czas, nie? To trzeba o tym pamiętać, więc ona schodzi przy tej nowie. Dobra, bierzemy to. Globowa różdżka. To bym sobie też zobaczył. Zamęt. Okej. Okay. Momencik, bo tutaj też była odskocznia. Ja się wrócę. Ja się wrócę, bo tu może będzie kuźnia. Kto wie? Sprawdźmy to od razu. Tak, tu jest kuźnia. No i zobaczymy, co będzie miał kobol. Dobra, najemnik. Dostanie miksturkę już. Dobra, pola statycznego tutaj rzucać nie muszę. Sobie go na szybko porobimy. Hefasto zbrojmistrza. Mamy to. Ćwiekowana zbroja. Młot z piekielnej kuźni. Kule też sprawdzimy. Mało robali z jajek, halo. Nie mam jak sobie odnawiać many. O, ale tutaj jak najbardziej. Cyk. Może być. Tak jest. Totalna zadyma. Ma, nie ma energy shielda. Świetnie, procku. Tak sobie tutaj pogrywasz z nimi. A to kiedyś źle skończę przez to. Dobra, zobaczmy sobie to. Okuta kula. Zamieć, burza z piorunami, dużo many. Mana plus jeszcze bonusy z energii. Niech to sobie będzie. No i kamień duszy Mefista jest. Młotek. Wykorzystany. Uwaga, uwaga, runa, tadam. O, szael. To się dobrze składa, nie? Bo pod ten mieczyk dla najemnika. Tego mi brakowało, aczkolwiek, no, na koszmarze to mogło coś lepszego polecieć. No, ale dobra, jest ten szael, niech sobie będzie. A poza tym dużo ametystów nam wpadło. Tak kolorystycznie pasują do mojej miksturki. Dobra, trzeba pamiętać o tym energy shieldzie. Dobra, wracamy w takim razie tutaj na główną drogę prowadzącą do punktu nawigacyjnego. Robactwo się rozpleniło w tym miejscu. I nie tylko robactwo. No, coś mnie tutaj opluło. Robale plują. Te ścierwojady, czy co to jest tutaj, też plują. Wszystko mnie opluwa w tej grze. No dobra, trzeba by po manę iść. No, stanowczo trzeba iść po manę.
no to sobie zajdę. Mhm, tutaj masowe gratulacje skierowane w stronę naszej czarodziejki. No i widzę, że możemy sobie transmutować. Będą 3 doskonałe ametysty. Można już by właściwie przelosować... Aha, właśnie, ten talizman. Muszę jakoś go... To jest ten niby, tak? No tak wyglądał na filmiku, jak mi tam jeden z widzów podesłał. Za co jestem mu bardzo wdzięczny. To był poziom 4. Właśnie te obrażenia, ta, od trucizny w ciągu 4 sekund. No to musi być to. No faktycznie, no normalnie bym raczej czegoś takiego przecież nie zostawiał do trybu dziedzictwo. Niby pod nekromantę ze sztyletem, ale 3-slotowy, chociaż... Chociaż może bym też zostawił. Trochę nawet kusi, żeby go zostawić na tego. Ale nie, no, będziemy przelosowywać. Bez przesady. To jest talizman pozyskany z bossa na Arasie 85. Nie wiem, czy z samego Diablo, czy z czego tam było. No pewnie nie z Diablo. Nie wiem. Ale jakbyśmy mieli przelosowywać kamieniami w poszukiwaniu kolejnego, fajnego jakiegoś talizmanu, no to to jest nasza baza. Dobra, różdżki mogę sprzedać, many sobie wezmę. No ja wam powiem, że z tym odcinkiem myślałem, że na luzie przejdę sobie ten akt w tym odcinku, ale to... Teraz tak patrzę na ten czas, to nie jest takie pewne. Ale nie, no damy radę. Damy radę, tam szybko to przejdzie się. Tutaj wpadamy, od razu wrogowie będą. Mhm. Jaśniejąca kula. Co te kule tak lecą masowo? Tarcza energetyczna, zamieć, zmrażająca zbroja. Zostawiamy. Dobra. No i sami widzicie, ta skokowość, no nie? Sprawia, że ja cały czas skokowo zużywam manę, klikam miksturki. To ciepło tak naprawdę nie działa tak fajnie, jak mogłoby się wydawać. No wiadomo, że tam sobie działa jednak, nie? Na przykład teraz. No nie, i nawet nieźle to wygląda, ale jak już są te akcje, te miksturki masowo schodzą. Zobaczcie, jakie to są różnice tutaj, no nie, skokowość, szybkie odnawianie za pomocą mikstury, tu się napełnia zaraz coś. W porównaniu do tego, co się dzieje tutaj, to jest naprawdę niewielka zmiana. Dlatego bardzo często ja się decyduję w przypadku takich czarodziejek jednak włożyć ten punkcik w obrażenia, szybciej tych wrogów tam troszeczkę szybciej załatwić, albo sobie jakoś tam defensywę poprawić, coś, no nie wiem, cokolwiek, niż nawet ten jeden punkcik w to ciepło dawać. Naprawdę niewiele robi, no ale jest spoko, no. Już na tyle dużo jest jednak tych punkcików do drzewka, że danie tego jednego punktu, no nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że będzie więcej niedługo. Więc luz. Niech to tak zostanie. No, kluczyk niepotrzebny, tak? No, cyk. Dobra, zwiększam. Trzeba się przyzwyczajać do tego lepszego Energy Shielda. A wiecie co? Może pójdę jednak po więcej many. Czego ci trzeba? Handel. Pyk. 12 tysięcy. Dobra, bierzemy więcej tej many. Mhm. Pracujemy nad poziomem 50. Aha, no sprawdzę tego ducha, tak? Ale tam 50. Który? Znaczy 150. 150. 156. Aha, okej, okay, nie, no to jeszcze. 156, no to spoko. To się ładnie wstrzelę. No tak właśnie na oko to robiłem, ale okej. Okay, no tutaj będzie 54. Tam raz sobie dodam do tej energii, tam będzie dobrze. Luzik. Luzik, wszystko się zgadza. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Urdary, ciąg dalszy ogłuszaczy, zadających jakieś tam doruzgocące uderzenia. No i nawet bardzo szybko ich nie zabijam. Trupożercy padają szybko, ale te urdary może jakoś tam mają odporność na błyskawice, nie wiem. Nie pamiętam tej wersji akurat. Przeciwników. No to
tę grupkę sobie załatwię. Jak tam najemnik? Trzyma się chłopak. No, mamy robale cały czas, to dobrze. Okej. A no, w ogóle to... jakby co, można w ogóle by założyć rękawiczki Trunk-Owla. One też mają szybkość rzucenia czarów. Chyba tyle samo, co... pięści maga, też tam było 20%. Trunk-Owl ma lepszą obronę, ma odporność na zimno. Szkoda, że nie na trutkę. Ale jakby co, można te rękawiczki wziąć, bo ja to mam. Pod naszego nekromantę przyszłościowego też taki Trunk-Owl, rękawiczki z bonusem do obrażeń od trucizn, bo pewnie pod trucizny go będę robił. Na początku jakiś zatruty sztylet, to może jakaś nowa w przyszłości się zobaczy, nie? Skoro już takie rękawiczki są, to chciałoby się tak tego nekromantę jakoś porobić. No dobra, no to wkraczamy do Sanktuarium Chaosu. Już jakieś klątwy, no to trzeba uważać. Tu trzeba uważać. I iść po manę za chwilę. Sękaty kostur. Wymienię sękaty kostur na manę. Pewnie się opłaci, pod warunkiem, że coś tam będzie miał. Sękaty kostur. Oj, opłaci się. Oj, opłaci się taka wymiana. 30 tysięcy jestem do przodu tutaj. Po takich transakcjach dużo many. Tutaj wracamy. Duszki mogą być. Może będą zostawiać manę. Je w jeszcze większej ilości. Identyfikacja niech będzie. Hello. O, tutaj uważajmy. Trzeba go szybko załatwić. Załatwiony, ale najemnik trochę tego zdrowia stracił. Od Inferna. Które im się skombiło z tą aurą przekonania. A ja już cały czas jestem na łykaniu many w tym momencie. No, takich przeciwników już się na hita czy tam na dwa nie załatwia tak jak wcześniej. Ale to nie szkodzi. Gramy z nową tutaj na koszmarze. Niedługo ta nowa się polepszy. Jednak punkty do drzewka będę ładował w tę telekinezę, ale dostaniemy te bonusy. Dostaniemy te bonusy z amuletu, plus 3. Z ducha różnica będzie plus 1, z serca dębu plus 1, czyli plus 5 będzie do drzewka. Z czego piątka zadziała na nowe i piątka zadziała na mistrzostwo. Także różnica w obrażeniach będzie duża. Mogę sobie na telekinezę pozwolić, nawet powinienem. Aha, Bosior. Dobra, klepiemy go. Kamienna skóra. To mnie jakoś nie rusza, jeżeli chodzi o nowe błyskawic. Chociaż to się nazywa po prostu nowa. Jest nowa zimna, a nowa błyskawic nazywa się po prostu nowa. Szmaragdzik. Dobra, zaraz kolejny level. Korseka, miksturę leczącą sobie łyknę. Okej. No, identyfikacje mi się coś za bardzo nie przydają tutaj w tym czwartym akcie. Czasem jakiś talizmanik wpadnie, ale ogólnie to szału nie ma z tym lutem, nie? Tutaj. Dobra, ale wezmę. Może z wezyra się sypnie coś fajnego. Auć. O, a propos talizmanów, no właśnie. Te talizmany jakoś ratują sytuację tutaj z tymi przedmiotami. Z tym lutem.
Jest mana, jest runa Tchul. Jest spoko. Dobra, to tutaj sobie stanę. Jest poziom, runa L na tym etapie. Really? No tak też czasami wychodzi. No dobra, mana się troszeczkę zwróciła. Jakaś wytrzymałość tutaj wpadła. Też może być. A te miksturki wytrzymałości też tu będę łykał, po to, żeby manę regenerować. Talizman. 6 to zdrowia. Słabo, ale niech sobie na razie będzie. Oho, dobra, tutaj pieczęć. Czyli tak, dajemy jeszcze tę siłę pod ducha. No tutaj już jednak będę brał tę telekinezę. Czyli już jest taka faktyczna absorpcja obrażeń. Już przeciwnicy mi nie zadają 100% obrażeń, tylko jest to zmniejszane faktycznie. Oho, to. Tu chyba nic więcej nie muszę podnosić. Idziemy na Lorda Deseisa. Najemnik 51 poziom, ja 52. No i jeszcze jeden level i już pierwszy przedmiot będzie, czyli ta zbrojka. Później duch, a później serce dębu. Czyli zaczynają się bardzo ważne poziomy. No widzę, mana leci, fajnie. Dobra, fioletową użyłem. Trzeba wykorzystywać te fioletowe do regeneracji many, przy okazji zdrowia czasami. No i została mi tutaj sama mana, którą sobie jeszcze nawet podniosę. Tu jest, tu jest, tu jest. No jakieś leczenie sobie też wezmę. O, tu jest jeszcze mana. No i mamy to. No, mana schodzi, ale szybko idzie, nie? Jakby nie patrzeć. Dobrze, że tego najemnika mamy z przodu. Że to nie jest jakiś najemnik trzymający się z tyłu, typu łotrzyca. Albo żelazny wil. No dobra, najemnik niech się podleczy. No i wypuszczamy Lorda Deseisa z klatki. Tam za winklem gdzieś będzie. Fajnie, żeby nie mieli speeda za wielkiego. Wolni są. Sama dostał fioletową, czerwoną. Poszło. Jest mana. Wzmocnienie, leczenie, wszystko się ładnie zwróciło. No może mana nie do końca się zwróciła, ale jest dobrze. No to zatruwacz został. Ten to zawsze jest na speedzie. No ale to jego inferno. Jak mam 80%, to tam mi za wiele nie zrobi, nawet jakby mnie sięgnęli. Bardziej te obrażenia fizyczne. Najemnik awans szybki. 3 bary musiałem nabić, żeby dostał awans, także ładnie już nadgania. A, 2 miksturki z maną, tak? Dobra, sobie na szybko wezmę więcej. Nie, to się jednak w czasie wyrobię. Bezproblemowo. Szybki akt 4, tak? Więc runa L tu jeszcze wypadła. Miałem jakąś... Ja mam tutaj runę L, dobrze. 6 do zdrowia. Zostawiamy na Diablo, później się pozbędę tego talizmanu. Wiele to nie zrobi, ale niech sobie będzie. Dobra, to mogę sprzedać. Reparacja może jakaś? A, może być. I uwaga, uwaga, wypuszczamy zatruwacza duszy. Ej, wytrącam z równowagi, najemnik dostał miksturę. I poszło.
Kolejny Rubin. Manna wzmocnienie. Gladius. A może jakiś? No, zobaczymy. O, aha, wymagany poziom 18. Ej, no może nawet. Chociaż 18. Nawet niezłe obrażenia. Szkoda, że jakiegoś speeda nie ma. Ale nie, chyba. Bez przesady nie będę takiego czegoś zostawiał. Chociaż no nieźle wygląda, ale ten speed. Nie, no dodać to. Dobra. Czyli tak, to jest koszmar, więc sprawdzimy ten motyw z zasięgiem. Może błyskawica mnie nie będzie tykać, jeżeli podejdę dostatecznie blisko. Może się jakoś tak wstrzelę z tą odległością. Niby na normalu tak nie można robić, ale na koszmarze już to może wyjść. Przydałoby się, bo te obrażenia fizyczne z takiej błyskawicy, to jednak na przykładzie normala było widać, że robią mi krzywdę, nie? O ile same obrażenia od błyskawic absorbuje, to te fizyczne to już tak nie za bardzo. Dobra, najpierw będziemy jechać polem statycznym w każdym razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem bardzo blisko. Tutaj jestem bardzo blisko. Tak, działa. Działa. Ogień mnie jakoś specjalnie nie będzie ruszał, nie? Bo mam 80%. Zwłaszcza, że jeszcze jest absorpcja tutaj potężna, energy shielder. Łyknę sobie fioletową, żeby te many jakoś szybciej tutaj odnowić. Najemnik dobrze ustawiony, go tam klepie. Jeszcze raz kliknę sobie fioletową. Mhm. No i poszło. Oho, może jakaś skorupa Duriela. Kolorystycznie nawet by pasowało, chociaż ja wiem. Uwaga, no nie. No nie, to skorupa Duriela to nie jest akurat, to jest Eisenhardt, tak? To jest Eisenhardt. Ale pasek byśmy sprawdzili, może pod apowanie coś fajnego się trafiło. Koronę też bym zobaczył. Diablo został pokonany. 47 minut, tak? No i dobrze, na akt wyszło. Ładnie się wstrzeliłem. W tę wielokrotność dwunastki, o której tam kiedyś mówiłem, nie? Ale odcinka tak nie zakończę idealnie, bo nie ma co się spieszyć. Na spokojnie sobie przejdziemy do aktu, sprawdzimy te przedmioty. Pozostawiony przez Diabolo. Jeszcze jeden filmik. Trzeba skipnąć. No dobra. Miksturki fioletowe już tam sobie jakieś w terenie podniosę. Nie będę ze skrzynki wyciągał. Eisenhardt nas i nie interesuje zbytnio. No, korona szału nie ma. Pasek też nie jest wybitny. To już mogę sprzedać. Jakąś manę mogę dokupić już na przyszłość. To samo portale. Klucze są na maksa. Wszystko fajnie. Aha, mam nawet fioletową. Tu przecież jedną jeszcze luz. Tu zostawimy tak. Tu mam niby fioletowe. A, tu brakuje. No, halo. O, trzeba będzie uzupełnić. To nie może tak być. Wizualnie musi ładnie wyglądać wszystko. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku robimy sobie pomału. No, pomału pewnie nie. Ale będziemy robić akt 5. Wpadnie ten 53 poziom, czyli już będzie nas spadną odporności, te maksymalne, ale no to trzeba wziąć. Bo jak dostanę 32 do odporności, no i ten pancerz będzie lepszy, ale jeżeli dostanę ten bonus do odporności, może damy radę już na następnym poziomie zrezygnować z tego amuletu i wziąć amulet jednak ten taki, o, plus 3 do umiejętności błyskawic, nie? I to by było dobre. Bardzo dobre. A później już wiadomo, będzie coraz łatwiej z tymi lesami i tak dalej, no bo będzie duch, będzie serce dębu. I to wszystko się będzie trzymać kupy. Trzymajcie się, na razie.